Tu Kazimierz, dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 3 stycznia 2023, wtorek i dzisiaj piękne wydarzenie, koniunkcja Księżyca z Marsem. I zaraz Państwu to pokażę. Koniunkcja Księżyca z Marsem. Tu mamy Księżyc i nad Księżycem jest czerwona gwiazda, planeta Mars. Nie wiem, czy mi się uda uchwycić. O, teraz mi się udało uchwycić. Widać nad Księżycem czerwoną gwiazdę. Jest to planeta, to nie jest gwiazda, jest to planeta Mars. Księżyc jest kilka dni przed pełnią. O, teraz widać pięknie. Planetę Mars. Na dzisiaj była przewidywana koniunkcja, czyli takie maksymalne zbliżenie. Nawet największe zbliżenie miało wynosić 0,5 stopnia. No i tutaj widać koniunkcja, czyli zbliżenie, jest to optyczne. Optyczne zjawisko. Nie jest to prawdziwe zbliżenie, ponieważ odległość z Ziemi do Księżyca jest, dzisiaj patrzyłem na internecie, jest dokładnie 400 tysięcy kilometrów. A natomiast do Marsa 0,655 jednostki astronomicznej, czyli to jest około 80 milionów kilometrów. Więc porównajcie sobie Państwo, 400 tysięcy to 80 milionów. Także to są ogromne odległości. Natomiast wizualnie, optycznie na niebie Księżyc w swojej drodze comiesięcznej naokoło Ziemi przybliżył się do planety Mars. Mars też wyjątkowo raz na 2 lata zbliża się do Ziemi. Jest w tej chwili właśnie w takim okresie, kiedy jest blisko Ziemi oraz jest widoczna, ta planeta jest widoczna wieczorem, bo jest w tej chwili godzina około 20:30. No i oprócz tego widoczna jest jeszcze jedna gwiazda biała gwiazda. Nie jest to gwiazda i to jest również planeta Jowisz. Pięknie widoczna właśnie na niebie wieczornym. Również jest widoczna teraz wieczorami planeta Wenus o bardzo wysokiej jasności. Jasność się mierzy magnitudo. Im większy minus, to jest większa jasność. Wenus ma, na dzisiaj patrzyłem, minus 3,9 magnitudo jasności, ale jest widoczna krótko po zachodzie Słońca. Także trzeba trafić na dobrą pogodę. Także tutaj troszeczkę się pokazało chmur. Z powrotem mamy Księżyc. Z powrotem jest dobra ta kamerka, że potrafi uchwycić. Nawet się pojawiło trochę chmurek, ale moja kamerka potrafi uchwycić tą koniunkcję Księżyc i planeta Mars.
No poniżej jest widoczna gwiazda Aldebaran w Byku, a jeszcze niżej, nie wiem czy mi się uda uchwycić, też bardzo jasna gwiazda w Orionie. O, udało mi się. Jest to noga tego myśliwego i nazywa się gwiazda Rigel. Muszę trochę manewrować zbliżeniem i oddalaniem i wtedy ta gwiazda się pokaże. Jest to gwiazda Rigel. No i tu jest to moje drzewo, akacja i na tle tej akacji widoczny jest gwiazdozbiór Orion, bo Rigel to jest prawa noga tego starożytnego myśliwego Oriona. No i widzę również górne ramię lewe i górne ramię prawe oraz trzy gwiazdy pasa Oriona, za którym to pasem miał zatknięte Orion miał zatknięty sztylet do łowów na zwierzyn. Także nadal widać pięknie Marsa nad księżycem. Teraz jest za chmurką, ale już widać, pięknie widać. No i ta gwiazda Jowisz, planeta Jowisz. Także dzisiaj nie było w ogóle chmur. Teraz się troszkę pojawiły, ale jeszcze mi się udało Państwu przedstawić całą tą piękną, rzadko wydarzającą się koniunkcję. To na razie tyle. Na razie tyle. Pa, pa, bye, bye.